Umiejętne pozyskiwanie środków unijnych to Pana kolejny priorytet. Czy jak Pan uważa te środki unijne przez obecnego prezydenta były pozyskiwane nieumiejętnie? Ja nie mówię o prezydencie. Ratusz jest zdecydowanie bierny, jeśli chodzi o pozyskiwanie środków z tak zwanych projektów miękkich. Są przeogromne możliwości. Mówiłem o tym wielokrotnie, że Podlaskie Województwo posiada 1 mld zł na programie operacyjnym Kapitał Ludzki, 150 milionów co roku do wykorzystania. Tam miasta Łomży w zasadzie prawie nie ma. Doświadczenia NOT-u wskazują na to, że potrafimy zdobywać te pieniądze, realizujemy od wielu lat bardzo ciekawe programy. Te miliony złotych, bo realizujemy szósty program o wartości 1 122 000, a łącznie jest to prawie 7 milionów w ostatnich 5 latach. Te pieniądze zostają tutaj. Możliwość wykorzystania tych pieniędzy na różnego rodzaju projekty dla szkół, przedszkoli, dla jednostek miasta, takich jak szeroko pojęta opieka społeczna, to możliwość zaoszczędzenia pieniędzy miejskich, które można wykorzystać na inwestycje infrastrukturalne, dla szkół, dla przedszkoli. Potrafię i wiem, jak to zrobić. Stworzę w mieście specjalną komórkę. Powołam specjalnego koordynatora, który będzie zawiadywał tymi sprawami i koordynował pracę szkół, przedszkoli i wszystkich jednostek. A najlepszych będę wynagradzał, bo za pracę trzeba wynagradzać. Jeśli będą tacy, którzy napiszą dobre projekty, a te projekty znajdą ujście w sfinansowaniu, to tym osobom powinniśmy w jakiś sposób po prostu podziękować. I następna kwestia, gospodarka komunalna. Ma Pan pomysł, żeby utworzyć fundusz termomodernizacyjny? Tak, tutaj chciałbym jakby wesprzeć się swoimi umiejętnościami. Jestem zarządcą nieruchomości, posiadam państwową licencję. Mam doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami. Gdybym miał porównać budynki gospodarki komunalnej i obu spółdzielni, to jest to ogromna przepaść. Przez kilkanaście lat spółdzielnie mieszkaniowe wyprowadziły swoje obiekty do pewnego poziomu, z tego wynikają pewne oszczędności. Myślę, że utworzenie funduszu termomodernizacji może spowodować, że szybciej moglibyśmy dokonać tego samego, a pieniądze z oszczędności w poszczególnych budynkach moglibyśmy przekazać na spłatę tego kredytu, bo nazywam to pożyczką, kredytem, oczywiście bez żadnych procentów, bez żadnych odsetek, bez żadnych, prawda, marsz i temu podobnych opłat. A co może uniemożliwić powołanie takiego funduszu? Co musiałoby się stać, żeby to nie wypaliło? Nie ma żadnych przeciwwskazań. Ja wiem, że są wspólnoty, że wspólnoty to właściciele poszczególnych mieszkań. Również i miasto jest jakby elementem takiej wspólnoty. To tylko decyzja władz miasta. Wniosek prezydenta i uchwała Rady Miejskiej, aby taki fundusz utworzyć, bo ten fundusz byłby funduszem zwrotnym. To nie jest tak, że ktoś by dostał pieniądze i nie zostałyby one zwrócone do kasy miejskiej. Chodzi o to, żeby z tych pieniędzy szybciej wykonać prace remontowe i szybciej korzystać z oszczędności, które byłyby również elementem zwrotu tego kredytu do kasy miasta. A jakie są Pana pomysły na inwestycje? Czy możliwy jest na przykład tutaj w Łomży taki cud Łomży, tak jak cud włoski, o którym przeczytałam w jednym z wywiadów, który Pan udzielał? Wspominałem o tym, co się stało we Włoszech w latach 70. 80. Tam postawiono na rozwój właśnie małych, lokalnych biznesów. Myślę, że jest to szansa również dla miasta Łomża, żeby nie oczekiwać wielkiego kapitału, bo jego nie ma i nie było. Natomiast stworzyć warunki, podwaliny pod rozwój lokalnego biznesu. Poprzez infrastrukturę przede wszystkim, poprzez drogi, ciepło, wodę, i wszystkie inne, energię elektryczną i wszystkie inne elementy, które
dają możliwość uruchomienia biznesu. Taka jest rola miasta. Miasto powinno wspomagać ten proces. Również jeśli chodzi o budownictwo mieszkaniowe, budowa mieszkań w mieście Łomża no, odbywa się dość prężnie. Tutaj bardzo aktywne są spółdzielnie mieszkaniowe, ale również i weźli prywatni deweloperzy. Powinniśmy stworzyć im warunki budowy, bo na te mieszkania oczekują w szczególności młode rodziny. I miasto bardziej zaangażuje się w przygotowanie pewnej infrastruktury, w której będą mogli inwestorzy budujący nowe mieszkania skorzystać, to te mieszkania po prostu będą tańsze. Ale również i szukajmy możliwości budowy mieszkań dla tych, którzy nie mają ogromnych zasobów pieniężnych. Myślę tutaj o rozwoju budownictwa poprzez Towarzystwa Budownictwa Mieszkaniowego. Próbowaliśmy właśnie 8 lat temu taką ideę wprowadzić na rynek łomżyński. No, nie udało się. Mam nadzieję do takiego tematu, do tej koncepcji powrócić. Dziękuję za rozmowę. Życzymy powodzenia w wyborach samorządowych. Moim i Państwa gościem był dyrektor Naczelnej Organizacji Technicznej w Łomży, radny miasta oraz kandydat na prezydenta miasta Łomża. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.